Arek, za nami mecz ze Świtem, Nowy Dwór Mazowiecki. Jak to wyglądało z boiska? Na pewno cieszy wynik. Wygrywamy 6-0. Wszyscy zdrowi praktycznie. Mam nadzieję, że tam Ricky lekki uraz, ale mam nadzieję, że będzie do meczu. No i myślę, że okres przygotowawczy przepracowaliśmy mocno. Było widać dzisiaj, że już te nogi gdzieś nas niosą i fajnie graliśmy, sądzę. W pierwszej połówce przede wszystkim, te pierwsze 30 minut. Chociaż w poprzednich sparingach nie ustrzegaliście się błędów w obronie i dopiero dzisiaj zagraliście na zero z tyłu. Tak, to też cieszy na pewno. Nie popełnialiśmy błędów, graliśmy też prościej, boisko też gdzieś nie pozwalało na tą grę kombinacyjną. No i przede wszystkim musieliśmy to ograniczyć, no bo wiadomo, że z tego dużo problemów mieliśmy i cieszę się, że wyeliminowaliśmy te błędy w tym meczu. Nie możecie się już doczekać tego pierwszego meczu ligowego, no bo ta zima zawsze w Polsce się dłuży. Ja ogólnie nie lubię okresu przygotowawczego w zimę właśnie, bo jest długa, gdzieś brakuje mi tej presji właśnie meczowej. Ja trenuję po to, żeby grać te mecze właśnie o stawkę i mogę powiedzieć za siebie, że mi bardzo tego brakuje. A jak się czujesz fizycznie? Bo też w tych okresach przygotowawczych poprzednich różnie bywało z twoim zdrowiem. Czuję się dobrze. Najważniejsze, że jestem zdrowy, trenuję na co dzień z drużyną i to jest dla mnie najważniejsze.